Właśnie mamy siódmy dzień ogólnopolskiego festiwalu komedii Talia. Dzisiaj będziemy na deskach teatru oglądać teatr ludowy z Krakowa. Zostały jeszcze tylko dwa spektakle w konkursie, więc jestem bardzo podekscytowana, ponieważ repertuar jest naprawdę przeróżny i będzie nam na pewno bardzo trudno dokonać wyboru. Jestem w Tarnowie na Talii po raz trzeci. Zawsze Tarnów i ten udało się za każdym razem przywieźć jakąś nagrodę, więc jest to dla mnie tak emocjonalnie bardzo, bardzo ciekawe miejsce, bardzo przyjemne. Wielki to zaszczyt dla mnie, że moi koledzy chcieli ze mną pracować, że stworzyli piękne role, zabawne, że się rozwijają. Oczywiście życzę im, żeby też coś z tego Tarnowa przywieźli, bo to dla mnie wielkie szczęście, gdybym przyłożył rękę do jakiegoś sukcesu moich kolegów. Na to liczę i trzymam kciuki. Farsa sama w sobie jest napisana tak, że tam co jakiś czas jest jakaś taka puenta, która powoduje, że aha, tu się widz powinien roześmiać. I raczej nie koncentrowaliśmy się, nie pracowaliśmy tak, że tak to tutaj będzie śmiech, tu robimy, żeby był śmiesznie. Po prostu szliśmy za sytuacjami, za postaciami, budowaliśmy w ten sposób i to gdzieś się, myślę, sprawdza. I to przez to też mi się wydaje, że ten śmiech jest taki bardziej szczery. To może nie jest takie łatwe, ale to jest bardzo przyjemne. Farsami nie stykamy się aż tak często, ale to jest taki oddech i taki trening dla aktora zawsze bardzo, bardzo fajny i korzystny i przynoszący wiele po prostu radości z tego zawodu, więc to bardzo przyjemne. Nie działa. Jak nie działa, umarłego go. Jeśli chcemy być śmieszni, to przeważnie to nie wychodzi. Ja tak zauważyłem, że im bardziej chcę być śmieszny, to na widowni słyszę takie tykanie sierszcza. A jeśli podchodzimy na serio i gramy naprawdę ten problem, to wtedy jest fajnie. A to jest jakaś konkretna młoda kobieta, taka pierwsza z drugiej strony? Proszę pana, bardzo ładna kobieta. Aha, to ja zobaczę, co mi możemy zrobić. Nie, moją! Woody Allen powiedział piękne zdanie, że komedia to jest tragedia, która się wydarzyła komuś innemu. Po prostu. I za ścianki z kaserów, gorąca czekolada. Aha, jasne, dobra, dzięki bardzo. Proszę pana. Ja się o tyle dobrze też czuję i mam miłe wspomnienia, że parę lat temu dostaliśmy tutaj Grand Prix za spektakl Wszystko o mężczyznach, więc bardzo mile to wspominam. I takie święto śmiechu myślę, że jest w Polsce bardzo potrzebne i dziękujemy Tarnowowi, że to organizuje.